Ale wóz. Pierwsze ujęcie z domu. Co dzisiaj zamawiam? Dwa szejki. Proponowałaś mi wcześniej, tak? Może być woda gazowana. Mhm. Lub jeszcze paróweczka. I paróweczka, tak? Hrabiego Barkenta. Dobra. Okej. O, tu mamy jeszcze. To jest czyste. Dobra. No i jak w domu? Dobrze. Zarąbiście, nie? No. Idealnie. Siemaki tak. Cześć, kicu. Cześć. Cieszysz się? Jebikupkuś. Jestem zły. Dużo narobił w łazience? Roboty? No, nie widziałam, bo tak szybko go wypuściłam. Mhm, dobrze, no, dobrze. Czyli tak normalnie jak on. Jak nienormalny. Co to za lektury? Do czytania? No. Fiu, fiu. Jak do czytania, no to... jeden tam... Ten balon, Wadziuś. No tak, ale tam jeszcze jeden został, ale on się też nie nadaje. Telefony gdzie zostawiliście? Gdzie, wziąłeś telefon, Władek, z samochodu, tak? Nie, nie. Wziąłeś? A ty, Klara, wzięłaś? A mój jest chyba w drzwiach. Tak? A twój, Władek, gdzie jest? No ja spałam wtedy, ale gdzieś mi uciekł. Gdzieś ci uciekł. Dobrze, proszę bardzo. Jakieś dziękuję czy coś? Dziękuję. No. Dobra, robię coś na jedzenie. Będzie jakaś kolacja właśnie robiona? Byś mógł tylko te wajski na górę pozałosić, bo na rano potrzebne. Dobra, ale to może daj mi chwilę, co? Zaraz to nie musi być teraz, nie? No właśnie. Co tam będzie dobrego? Gitarra. No, sporo rzeczy wróciło. Niestety. No cóż. Dobra, to tutaj kończę. O, jak pięknie. Proszę Państwa, jesteśmy w chałupie. W domciu kiełbacha opędzlowana. Jakkolwiek to brzmi. Tym razem chodzi o kiełbasy do jedzenia. Teraz kawa. Bardzo dobrze jest być w domu. Naprawdę. Tak. Zarąbiście. Kot zarąbiście tak się ucieszył, że 10 minut się z nami poprzytulał i później musiał pilnie wyjść. Bo on jest obrażony. Zobacz, całą noc będzie nam dokuczał, ale to jest norma. Tak, tak było ostatnio, jak wróciliśmy. Tak. Zresztą z Jastrzębiej Góry chyba. A nie, z Zakopca. I ten, no. I Chen. Fajnie, tak jak powiedziałam, fajnie sobie wyjechać, a fajnie też jest wrócić. Tylko najgorszy jest ten pierwszy dzień po powrocie. Bo to trzeba wszystko, wiesz. Wdrożyć. Nie, w ogóle posprzątać, rozpakować, tak, rozpakować. Żeby nie patrzeć na te rozbałaganione rzeczy, wyprać i w ogóle. A jutro w ogóle mamy taki szybki dzień, szybki poranek. Coś mi się wydaje, że będziemy rano. O, jutro będzie. W dużym pośpiechu. Jutro będzie intensywny dzień, niestety. Nie do końca wesoły, ale no ale cóż, życie. No tak. A w zasadzie nie życie. No ale cóż. Ale zaczęliśmy od miłej myśli, że dobrze jest być w domu, bo zawsze dobrze się wraca do domu. Jak się swój dom lubi i kocha, to w ogóle jeszcze fajniej. Mm. A my i lubimy i kochamy, więc dobrze nam się wraca. Tak, ale Jastrzębia Góra naprawdę siadła nam tak, mocno. Tak, cudownie. I wcale mi się nie nudzi i mogę tam wracać. I teraz w ogóle mam do załatwienia pewną sprawę w Trójmieście niebawem. Ale to musimy to połączyć sobie, z urzędowymi sprawami właśnie w Jastrzębiej. To by trzeba było szybko zrobić. Chciałabym tak sobie załatwić to w Trójmieście, co mam do załatwienia, pobyć tam może jedną noc i też skoczyć właśnie do Jastrzębiej i myślę, że, znaczy mam nadzieję, że udałoby się to załatwić jakoś tak we dwoje, żeby, no bo z dziećmi to i tak byłoby ciężko to wszystko załatwić. No i byśmy Sopot odświeżyli może wtedy. Tak, więc no trzeba by się zastanowić, powinnam się tym zająć w miarę niedługo. Dobrze, no to życzcie nam miłego wieczoru, bo my wam też życzymy miłego wieczoru, uszanowania. No, piątek, no to a dzisiaj jest piątek wieczór, no właśnie, wybalujcie, my nie możemy. Nara, ciao. Narka.